Dzień dobry Państwu, dzisiaj chciałem opowiedzieć o e, przejściu z zatrudnienia na etat na jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku czasem prado, pracodawcy proponują mam coś, nam coś takiego, licząc na to, że i my, i pracodawca z tego e, modelu może skorzystać. Ale jest jedna bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ja pracuję na etat dla firmy Kowalski Spółka ZOO, Yy, i przejdę na jednoosobową działalność gospodarczą i będę świadczył usługi dla tego samego pracodawcy co poprzednio, to nie mam prawa, proszę Państwa, do ulgowego ZUS-u, nie mogę płacić najpierw yy, samego zdrowotnego przez pół roku, a potem przez dwa lata tego minimalnego ZUS-u. Nie mam w ogóle do tego prawa. Jeżeli świadczę usługi dla byłego pracodawcy, wchodzę od razu na duży ZUS. Pierwsza sprawa, że źle. A druga sprawa, że źle, to jeżeli świadczę usługi dla byłego pracodawcy, nie mam prawa do przejścia na podatek liniowy. Więc proszę Państwa, jeżeli pracodawca proponuje Wam takie przejście, pamiętajcie o tym. Nie jesteście na liniowym, tylko jesteście dalej na skali. Do 85 tysięcy płacicie. 17% podatku powyżej 85 tysięcy płacicie 32% podatku, tak samo jak na umowie o pracę. I druga rzecz, nie macie prawa i ono bezpowrotnie to prawo znika. Przez 2,5 roku mieliście prawo do małego ZUS-u, tam jest tak, pirazy około 20 tysięcy oszczędności, tracicie te oszczędności, więc jeżeli już macie przejść na e, samozatrudnienie, na JDG, to pamiętajcie może można świadczyć usługi również, nie również tylko, tylko dla kogoś innego. I teraz od razu szybka errata. Jeżeli świadczyłem usługi dla pracodawcy, byłem kierowcą, a teraz przechodzę na inne stanowisko pracy i jestem dyspozytorem, to mogę być na liniowym i mam prawo do małego ZUS-u. Jeżeli, czyli na korzyść. Natomiast jeżeli Druga rzecz, świadczę usługi dla byłego pracodawcy oraz jeszcze dla kilku innych kontrahentów, tak? Mam dywersyfikację moich usług, to niestety nie mam prawa do, e, nie mam prawa do tego ulgowego ZUS-u i do liniowego. Proszę Państwa, to jest bardzo dużo pieniędzy. Ten ulgowy ZUS i ten podatek liniowy to jest bardzo dużo pieniędzy. Koniecznie musicie się skonsultować z doradcą podatkowym i musicie jeszcze wiedzieć jedną rzecz. Nigdy nikogo nie złapali.